Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc do niego Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. A on rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do niego: Kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Wiara rodzi się ze słuchania. Słuchamy słów Chrystusa zapisanych na kartach Ewangelii właśnie w tym celu, aby nasza wiara wzrastała. Nie można uważać siebie za Chrystusowego ucznia, jeśli się nie słucha Jego słów i nie żyje się nimi na co dzień. Te ostatnie dni Wielkiego Postu, bo to już za kilka dni Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień, nakłaniają nas do refleksji, jak wykorzystać tę szansę, którą dał nam Bóg. Na pewno ten Wielki Post był inny od dotychczasowych. Trwający na wschodzie konflikt budzi nasz niepokój. Z trwogą oglądamy sceny przedstawiane nam przez telewizję. Wielu z nas rodzą się pytania o to, gdzie jest Bóg wobec ogromu ludzkiego cierpienia. Te pytania pojawiały się już w historii wielokrotnie, zwłaszcza w tak trudnych momentach dziejów świata. Każde trudne doświadczenie wystawia naszą wiarę na próbę. Czy odejdziemy od Boga, ponieważ nasza wiara jest zbyt płytka, czy też nawiążemy jeszcze większą relację z Bogiem? Każde doświadczenie, nawet to najtrudniejsze, jest dla nas szansą. Rozmowa Jezusa z faryzeuszami sprawia, że wielu z nich uwierzyło słowu Mesjasza. To, co ostatecznie się liczy w naszym życiu, to mocna wiara, żywa miłość i nadzieja zdolna przezwyciężyć wszelkie trudności. Prośmy Boga, aby Jego łaska pozwalała nam wzrastać w cnotach teologalnych i prowadzić życie prawdziwie chrześcijańskie pomimo rozmaitych trudności życiowych.